Witam Cię serdecznie 29 października w 21 niedzielę po Trójcy Świętej, której hasło biblijne zapisane jest w liście apostoła Pawła do Rzymian w rozdziale 12, 21 wiersz. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dla jednych to intrygujące słowa, dla innych być może trochę naiwne. Bo czy możemy pokonać zło obecne w przestrzeni naszego życia? Nie. Nie mamy takiej mocy. Ale apostoł Paweł nie tego od nas oczekuje. Nie chodzi o to, aby pokonać zło. Chodzi o to, aby mu się w umiejętny sposób przeciwstawić. Pytanie tylko, czy mamy na to siły i ochotę, by przeciwstawić się czemuś, co i tak jest przecież większe od nas. Po co nawet próbować podchodzić do tematu, niby z czym? Przysłowiową motyką na księżyc. Drodzy, Biblia uświadamia nam, że nasza postawa ma kluczowe znaczenie. To jest trochę tak jak z naszą zimną jesienną pogodą. Nie mamy na nią wpływu. Możemy wyzywać deszcz na pojedynek, możemy rękami, nogami przeganiać wiatr, ale nic to nie da. To, co możemy zrobić, to w miarę możliwości zabezpieczyć swój dom, uszczelnić okna, tak aby zimno nie dostawało się do naszych domów. Tak samo jest ze złem. Zamknij okna swojego umysłu, swojego serca na złe treści. Spójrz na to, czym zajmują się Twoje ręce, co oglądają Twoje oczy, czego słuchają Twoje uszy. Zweryfikuj to. Tak jak przygotowujemy się do zimy, tak musimy być przygotowani na zło, które nas otacza. Bierność, lekceważenie, przyjmowanie postawy bezsilności wobec zła powoduje, że nasze myśli, nasze decyzje, nasze nastawienie do codzienności będzie obciążone tym, co złe, toksyczne, depresyjne. Nie daj się zwyciężyć złu, mówi Paweł. Nie możesz być jego ofiarą. Jeśli należysz do Chrystusa, twoim przeznaczeniem jest zwycięstwo. Dlatego musimy działać. Dlatego potrzebujemy stawić opór. Aby był on skuteczny, potrzebujemy metod, o których mówi Biblia. Taką metodą jest na przykład społeczność z innymi wierzącymi. Dzisiaj jest niedziela. Pamiętaj o nabożeństwie. Taką metodą jest poznawanie Bożego Słowa, modlitwa, zaangażowanie w jakieś działania w Kościele. To wszystko daje Ci właściwe nastawienie i wyposaża Cię do życia w tym świecie. No a co jeśli zło dotyka mnie bezpośrednio? Czy odpowiadam tym samym? Czy odwdzięczam się tak samo? Przede wszystkim warto się chociaż na chwilę zatrzymać. Zdać się na to, czego uczy nas Pan. O czym przypomina. Na co On zwraca uwagę. Dobrze jest poprosić innych wierzących o wsparcie, aby pomimo zła, które nas dotyka, nie zatracić siebie i zachować swoje życie po stronie światłości. Niedziela to najlepszy dzień na to, aby przemyśleć wydarzenia ostatnich dni, aby przygotować się na to, co przed nami. Działaj, nie bądź bierny, nie bądź bierna. Szukaj mądrości u Pana. Polecam obietnicę zapisaną w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 18 wierszu. Paweł mówi, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Pozdrawiam z Żor. Do zobaczenia i do usłyszenia.